Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto i po raz kolejny już Pillars of Eternity. A więc tak, w ostatnim epizodzie zapoznaliśmy się trochę z naszą postacią. Zobaczyliście, jak działa nasz piękny druid. Po czym sprawy się skomplikowały i w sumie no. Jesteśmy w ruinach, jak zapewne pamiętacie, uwięzieni wraz z dwójką towarzyszy. Kalisią, wojowniczką, która specjalizuje się w walce toporzem i pochodnią, oraz Heodan, który przedstawia łotrzyka. Ale dobra, mniejsza z tym. Dolną część ruin zablokował spadający kurs. Dobra, no to po prostu idziemy na wyprawy. I jeszcze tak napomnę, pamiętam. Ostatnio też, niestety przez moją własną po części głupotę, zmuszony byłem oddać swoją szablę, czyli broń w mojej postaci, którą w sumie mówiąc szczerze, nawet nie użyłem ani razu. Ale tak, niestety straciłem po to, żeby ratować Heodana. No nie, to tu teraz jesteśmy. But what now? We look for another way out. Storm has to die sometime. No cóż. Co tam się stało? Kalisia kręci głową. Takie nawałnice zdarzają się tylko w Eir Glanfath. Niewielu uchodzi przed nimi z życiem, więc ciężko powiedzieć, które powieści są prawdziwe. Glanfathanie mówią na nie Bejwik, czy jakoś tak, nie jestem pewien. Jakby czytali po polsku, to byłoby Białak, czy jakoś tak. Uważają, że w ten sposób bogowie zabierają ze świata żywych dusze, które same nie potrafią go opuścić. Ale nie pogardzą także duszami żywych. Nadal masz swoją? A co z pozostałymi podróżnymi? Kalisia zaciska usta i wyciąga policzki. Jej głos jest bardzo cichy. Wrócili do cyklu. Podnosi wzrok. Niech bogowie dadzą im więcej szczęścia w następnych życiach. Nie wydajesz się szczególnie przyjęcia tym wszystkim. Kalisia patrzy ci w oczy, a jej głos zdradza, że jest na skraju wybuchu. Może po prostu zbyt słabo mnie znasz, by wiedzieć, jak wyglądam, kiedy się przejmuję. A może widywałam już znacznie gorsze rzeczy. Więc idę przed siebie, bo nic nie poradzę, a ktoś inny nadal na mnie polega. Dobra, no to zabierajmy się stąd. Oczywiście musiałem zgubić drużynę, bo jakby inaczej. Hey there. Tak, głos całkowicie nie pasuje do postaci, ale no niestety idziemy. I w sumie jak jeszcze przy tym jesteśmy, to przynajmniej przydałoby się moim zdaniem pokazać wam informację o szyku. W ogóle właśnie tu jest kilka opcji. Szyk kwadratowy, czyli taki prostokąt standardowy, trójkątny. W linii, czyli jeden za drugim, i szyk własny, gdzie to mogę dostosowywać właśnie różne rzeczy, ale... Someone else has been here. We should move. Takim rzeczem już będziemy się zajmować kiedyś indziej. Na obecny moment po prostu. Mówiąc szczerze, nie czuję potrzeby, żeby się tym zajmować. Dobra, no to sam to mamy. Okej. I coś jeszcze tu jest? Nie. Wygląda na to, że nie ma, więc... No niestety. Dobra. No to idziemy. I tak. Zobaczymy, jak to wszystko w ogóle wyjdzie. Przy okazji pokażę wam parę trików, które sam w sumie się nauczyłem jakiś czas temu, grając. Ale dobra, idziemy, zwiedzamy i jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie wchodzimy, a tu jest jakiś potworek. Z ciemności wyłania się drżąca, chrlawa istota trzymająca włócznie. Pod łuskowatym ciałem widzisz guzowate łokcie i cienkie żebra. Rozpoznajesz, że to Xaurip. Obserwuję cię uważnie, oddychając nierówno. No, i teraz nie bój się, nie zrobi ci krzywdy. Xaurip cofa się, wciąż kurczowo trzymając włócznie. Stworzenie przechyla głowę i podchodzi do ciebie, wydając z gardła miękki trzask. Stworzenie obwąchuje cię, ale nie znajduje nic godnego uwagi, cofa się i ponownie przyjmuje postawę bojową. No, w takim razie oddalamy się. W ogóle nie tak, można tu przyjść i spróbować coś. Ale jest jeszcze inny sposób. Jeśli o to wszystko chodzi, zaraz go poznacie. Ale zanim coś, to zajmiemy się płytkami. Dobra, tylko gdzie jest tu F5, można to łatwo zepsuć. Okej. A więc są płytki. Jak się można spodziewać, jest to pułapka. Jak działa, nie będę pokazywał, ale składając się właśnie można ją wykryć. I co najważniejsze, mając Heodana, lub własnego łotrzyka, jakkolwiek. Właśnie można tak na spokojnie podchodzić i porozbrajać te pułapki. Tym samym gromadząc nie jakoś szczególnie dużo, no ale jednak trochę zawsze
expów dla postaci, która to robi. Chociaż nie wiem, czy to tylko dla tej postaci, czy dla wszystkich. Zawsze z tego, co mi się wydawało. O, właśnie o tym mówię, jest problem. Tak więc w tym momencie szybkie F8. No i widzicie, jak to działa. Nic wielce ciekawego, ale jest. Jednak tymi glifami popcam zajmie się za chwilę i to no samemu po prostu nie ma co przedłużać. Najpierw zajmijmy się czymś ważniejszym, czyli po pierwsze tutaj mamy kusze, zbroje, jakieś tam inne rzeczy i tyle. Swoją drogą, jeśli chodzi o tą zbrojkę, warto zobaczyć, czy jest to dokładnie to samo, co noszę, czy inne. Właśnie powiem taką ciekawostkę, tutaj dwie zbroi mam, po prostu różne warianty wyglądowe. Nie wiem czemu, ale w sumie tak jest. Dobra, przy okazji, co my tu mamy? A to jest ten taki pseudo-barbarzyński. Nie bym mógł go sobie ubrać, ale nie, zostań przy tym. No, tak czy jak idziemy dalej. I mamy kolejnego wroga, młodego Skuldora, czy jakoś tak. Więc dobra, standardowa bitwa, więc Skalisza przewróć, ty spróbuj go oślepić. A ty, drugi druidzie, oczywiście zostań kotem. Dobra, pierwsze przerwanie już zaliczone, gorzej być nie może. No i dobra, jesteśmy kotołakiem. Oczywiście on tam biegnie. No, pokonany, bez większych uszczerbków, tylko trochę chyba kali się dostała. Nie wiem, no ale dobra, tak czy jak bierzemy, mamy ucho Skuldora i mięso. Niby, okej. Okay. Nic wielkiego. Aha, on powiedział tekst Kaliszy. Dobra, tak czy jak. I właśnie tu mamy jeszcze przy okazji scenkę. Użyj młotka i dłuta, by osobić ścianę. Ewentualnie jest opcja naprzyj. Jeśli mamy Kaliszę. Proszę. Mamy przejście, inaczej byśmy musieli młotka używać. Co wywołuje śmiele zmęczenie w naszej drużynie, tym samym osłabiając jej możliwości bojowe i maksymalną wytrzymałość. To teraz jeszcze przy okazji podejdziemy tutaj. I proszę. Właśnie, daj stworzone mięso Skuldora. Więc wyciągamy mięso, rzucamy. Okej, fajnie, można przychodzić, oddał nam włócznie. I w ten oto sposób właśnie można pokojowo rozwiązać sprawę z tym stworzeniem. No, a teraz jako, że mówiłem, że w sumie on się plącze oczywiście, ale jako, że za dużo tego, że. No więc tak jak wspominałem, teraz zajmę się rozbraniem pułapek, oczywiście poza wizją, bo nie ma sensu, żebyście to wszystko widzieli. I za chwilę widzimy się w dalszej części zwiedzania tych podziemi. Okej, jak widzicie, wszystkie pułapki rozbrojone, ekspy zdobyte. I teraz tak, drużyna, tak. I teraz ogólnie jeszcze mówiąc, tym przejściem, który tam odkryliśmy za ścianą, można było obejść to bez konieczności robienia czegokolwiek. Można było też Heodanem, bądź chyba w sumie dowolną postacią z mechaniką rozwiązać to wszystko, tak? No, i tu jest ostatnia opcja. Użyj pochodni, by podpalić klosz. Nie wiem, po co to robię w sumie, skoro i tak to wszystko jest rozwiązane. Ale no, to właśnie można było podpalić, wtedy część symboli, jak widzicie, te, które są tu konkretnie pokazane, by po prostu się dezaktywowały, bez dawania expa niestety. Ale mielibyśmy spokój po prostu też z przejściem. Więc ogólnie gra ma naprawdę dużo rozwiązań, to jest fajne. Ale teraz się tym przejmujmy, teraz mamy większy problem w postaci Blinka. I to nawet nie jednego. Swoją drogą powiem wam tylko tyle, nie lekceważcie glutów. Przewrócić ich się niestety nie da. Nie wiem, jak z oślepieniem. Są to dosyć groźni przeciwnicy. Więc no. Widzicie? Dostałem. I to dosyć mocno, mimo redukcji będę zabycie kotem. Chcę zobaczyć nawet na Kaliszy, ile ona dostała. Ale spokojnie. Pamiętajcie, że mój druid, bądź co bądź, nie jest jakoś bardzo przystosowany do tego, żeby być wytrzymany. A, i szczerze mówiąc, nie wiem, czy założyliście, ale Heodan ze swoim dwóm sztyletami bije trochę szybciej ode mnie. Jest to bardzo prosty powód, jeśli kogoś zastanawia, jak mi tak się stało, skoro kot powinien być bardzo szybki. A więc, zobaczcie na statystyki Heodana. 16 zręczności. Plus, walczysz sztyletami, co powoduje, że masz szybsze bronie. I to o tyle szybsze, że nawet kot nie kompromisuje, co trzeba, no, ja już się plączę. No nie usprawiedliwia tego, że on jest
No, jeszcze plączę za bardzo. No po prostu, jako że używa lekkich broni i szybkich, to nawet kot jest wolniejszy. Ale pewnie na podobnej zręczności byłbym albo tak samo szybki, albo nawet szybszy. Ale dobra, ogólnie mamy kolejną scenkę. Lepka, ciemna substancja przypominająca smołę spływa po ścianie. Kształt i wypukłości pod śluzem wskazują, że coś się pod nimi znajduje. Ale nie jesteś w stanie rozpoznać co. A więc zmyj śluz z wodą z bukłaka. Trochę głupie patrząc na to, że bez tej wody ponoć możemy umrzeć, no ale... No dobra. Zmywasz śluz i odsłaniasz skomplikowaną płaską rzeźbę przedstawiającą twarz mężczyzny. Otaczające ją promienie słońca wykruszyły się w paru miejscach. Ale szczegóły głowy, od kędrzeżawych włosów, aż po krawędzie szpiczastych uszu, nadal dowodzą niezwykłego kunsztu rzemieślnika. Jeden z oczodołów jest pusty, w drugim znajduje się klejnot. I ogólnie właśnie znaleźliśmy klejnot tam przy chyba jednym z trupków, jeśli się nie mylę. Możemy włożyć klejnot w oczodół. No i dobra. Komnata zaczyna dudnić. Luźne kamyki podskakują na posadzce. Wreszcie spora część ściany odsuwa się. Tym samym otworzył się pokój. Z kolejnymi glutami. I dobra. Kaliszia standardowo. Theodon standardowo. Ty, mój kolego, oczywiście. Co mam powiedzieć? Zmieniasz się w kota i bij zabij. Jak widzicie, gluty są niewrażliwe na większość efektów. Dobra. No. I wracając. Jak widzicie, Theodon ma ledwo podobny atak do mnie. Co oznacza, że... Oj. Zepsułem przez chwilę. Ja niestety taki urok trzymania alta i wciskania taba. No, więc wnioskując po tym, jak on atakuje teraz, wyobraźcie sobie, że jeśli ja trochę zwiększę swoją prędkość, a przy okazji patrzcie, jakie fajne rzeczy, prawdopodobnie będę w stanie prześcignąć jego, chociaż on, podkreślam, walczy bronią szybką, a ja w formie kota mam broń ponoć przeciętną. No i ma 6 zwięczności więcej. Ale dobra, przy okazji zdobyliśmy małą opończę ochrony. Inaczej mówiąc, na szyję ubieramy, mamy bonus do wszystkich defensyw poza podstawową. Fajne. I powiem szczerze, nawet przydatne na początku. W późniejszym etapie nie aż tak bardzo, bo będziemy mieli lepsze efekty tego typu. I pewnie to wszystko przekażemy po prostu naszemu obrońcy, czyli prawdopodobnie Kaliszi. Czekałbym tamkolwiek innemu, kto będzie zajmował tą rolę. Ale dobra. I teraz tak. Mogę niby już przejść, w sumie do wyjścia prawie. Ale ja chciałbym pozwiedzać to dokładnie. W ogóle nie jestem z tych, co to lubią dokładnie zwiedzać. Przy okazji warto też szukać... O, patrzcie, siekierka. Często skradać się, jeśli sądzisz, że gdzieś coś może być, bo... Takie miejsce... W tej grze najczęściej oznaczałem to, że właśnie coś się tu znajduje. No i tak, można się skradać, ale po co? O co się skradać, jak można po prostu na pełnej świni za przeproszeniem wlecieć? Oczywiście, nie muszę chyba mówić, że mój druid nie będzie uczestniczył w bitwie. Zamiast tego jego kotołak będzie uczestniczył. Dobra. Jest przy okazji taka sytuacja, co Adam weź się rzuć na tamtego. A ja pomogę Kaliszy. Oj, ogłuszył mnie. Ale tak czy siak, udało się. Chociaż kosztem sporych ran. Wiem, że tak nie powinno być, ale... No. Na razie jeszcze nie zajmuję się jakoś szczególnie zarządzaniem tym wszystkim pilnowaniem, więc pewnie będzie często się to zdarzało. No. I teraz już bez zbędnego mordzenia jesteśmy prawie na miejscu. Zostało jeszcze tylko parę... nie słyszę już nawołnicy. Tylko najpierw trzeba się pozbyć trochę pajaków. No i cóż. Druid, poczekaj. Niech reszta się zajmie. Teraz tak, kot. I lecisz na drugiego pająka. Aha. Oczywiście. Nie ma tak po prostu zablokować mi przejście. Znaczy, co ciekawe, nie dostaje za dużo. Czemu ja ciągle trzymam tego alta? Coś mi powie? No i swoją drogą, tu właśnie macie to miejsce, w którym bylibyśmy z tymi płytkami. A tu macie już prawie koniec. Oczywiście, jakby to mogło być, gdyby sekcja się nie kończyła jakimś wielkim, złym bossem. Tak więc dobra. Theodon, biegniesz tutaj, ty tutaj, Kaliszia. Druid na razie do widzenia. I kotył. Teraz jak jesteś kotełem, biegnij na wielkiego pajaka. Widzicie?
jednak może minimalnie szybciej nawet od Hodana odnawiamy to wszystko. Nie wiem. Albo podobne tempo. Stay quiet. No, powiedziałbym, że nawet podobne. Ale okej, zanim coś to jeszcze. Tutaj mamy coś do odkrycia. W pamięci nie ugrzęzły nietoperze. Wielkie jak kurczaki. Niepokojące. A tutaj co mamy? Rapier. Fajna broń, powiem wam szczerze. Nawet też do szybkich jak siekierka. Ale ma bonusy do celności, co fajne jest, jeśli chcemy rzucać czary. W przeciwieństwie do jakichś siekier, które jest ogólnie dobre, jeśli nie jesteśmy przetransformowani, bo daje nam bonusy do szans na to, że nas nie trafią. No i jeszcze jakiś kryształ tam był, nie wiem, czy on jest czegoś potrzebny. Tutaj mamy czapeczkę. To ciekawe, jak większość czapek na początku, jest ona całkowicie zbędna. I cóż, to tyle. Udało nam się przejść przez tą sekwencję. I w sumie można powiedzieć, prawie całkiem już ukończyć sekwencje takie i elementy stricte samouczkowe. Ale dobra, mam jeszcze jeden moment, jak widzicie. Starzec w szacie. Cztery postacie stoją przed nieziemską machiną. Starożytna konstrukcja złożona z rzeźbionej adry i metalicznych żył góruje nad nimi. Złowieszcza, nieodgadniona i milcząca. Pośród nich stoi bez ruchu coś, co wygląda jako ciało człowieka, ale bezbarwne, jak kamień lub popiół. Pozostałe postacie przypatrują mu się jakby w zamyśleniu. W miejscu, w którym się znajdujesz, jesteś dla nich niewidoczny. Spośród nich wyróżnia się postać stojąca najbliżej machiny. Jest. Aha, nie jest, dobra, jest. Znaczy, znowu jest. Nie, może mniej stresu, bardziej skupić się. Tak. Jej gęsta, siwa broda okala twarz skrytą za metalową maską. Wyblakłe szaty mężczyzny ozdobione są runicznymi symbolami, jakich nigdy nie widziałeś. Na głowie nosi dziwne, czarne nakrycie z dwoma odstającymi wyrostkami po bokach. Przypominają skrzydła jakiegoś odrażającego stworzenia. Oathbinder, bear witness, and see this man has kept his word true to his last breath, full to his blood's last drop. Guide his soul, queen that was, and regard it among your favored. Let his life by the key be his confession. Let his death by the key be his absolution. May he walk the world ever free of the crushing weight of the book. No. I macie tutaj takie mniej więcej jego wyznanie, jak mówiłem, nie będę czytał się. Kwestia jest mówiona. Tak będzie po prostu lepiej. Your brother has done his part. Seen the power of his contribution. I will accept no further hesitation from the rest of you. In the sight of the queen that was, will you fulfill the oath? Will you take your place beside your brother in the endless esteem of her memory that is without flaw? Step forth and be assured of the great worth of your life's course. No. Więc mam taką piękną scenkę w sumie. I tak, tamten gościu coś tam macha rękami sobie przy maszynce, odchodzi, a nagle, jak widzicie, jakieś dziwne coś się dzieją z nimi i wygląda, jakby albo oddawali jakąś energię, albo, nie wiem, umierali. I nagle, stąd i zowąd, urywa nam się film. Machina na chwilę milknie i powietrze zamiera w bezruchu. Wtem wybucha falą uderzeniową. Blask cię oślepia, a wstrząs zwala z nóg. Uderzasz głową o ziemię i nagły ból na potylicy wymazuje wszelkie myśli i rzuca cię w mrok, bez zmysłów. Kiedy otwierasz oczy, znajdujesz się w innym miejscu i czasie. Jesteś w wielkim, kulistym pomieszczeniu, zwieńczonym kopułą, którego ściany zdobione są adrą i miedzią. Wnętrze wygląda na starożytne, ale jest w doskonałym stanie. Na krańcu stoli... Tak, stali. Sali wielka, odrowa kolumna wyrasta spod posadzki, jak postrzępiony szpikulec. Jej mgocząca powierzchnia sprawia wrażenie nieskończonej głębi. Wokół kolumny dostrzegasz machinę, bardzo podobną do tej widzianej przed chwilą, ale ta tutaj jest olbrzymia, wielościenna i poplątana. Niczym dzieło wspaniałego, lecz ogarniętego gorączką umysłu. Twoje myśli są twoje i nie twoje. Zdają się istnieć, zanim o nich pomyślisz, a stanowią wyłącznie pytania. Pilne i niepokojące, na które trzeba znaleźć odpowiedź. Albo...
U podstawy kolumny widzisz mężczyznę z gęstą, siwą brodą, noszącego ceremonialne szaty. Jego tłuste włosy skryte są pod czarnym kapturem i dziwnym, ozdobnym nakryciem głowy. Znasz go, idziesz w jego stronę, starając się nie zdradzić pośpiechu. Chcesz go o coś zapytać. Jedno najważniejsze pytanie, które szaleńczo kotuje się w twojej głowie. I znowu nam się film urwał. Maszyna dalej działa. Ludzie zmienili są w cosie. I proszę, nasza drużyna umarła. Budzisz się i czujesz, że koszmar się skończył, zastąpiony czymś znacznie bardziej niepokojącym. Jakby w oddali słyszysz niewyraźne szepty, niczym dzwonienie w uszach, które nie przychodzi. Kątem oka dostrzegasz ruch, ale kiedy odwracasz głowę, by się przyjrzeć, niczego nie zauważasz. Uświadamiasz sobie, że nieustannie rozglądasz się na różne strony, jak paranoik. Jeśli to jakaś choroba, to trzeba szybko się nią zająć. Postacie przy machinie stoją zastygłe w bezruchu, ciało i krew zamienione w proch i pył. Ich przywódcy nie ma w okolicy. Hełodan i Kalisia leżą zalani krwią na nierównych kamieniach. Ich martwe ciała są nienaturalnie powykręcane. Jesteś tu sam, bezradny. W złoconej dolinie najpewniej znajdziesz pomoc, zanim ci się pogorszy. I w ten oto sposób zaczynamy rozgrywkę. A dzięki wszystkim, co zrobiłem, pomimo tego, że mamy zmęczenie, udało się zdobyć drugi poziom. I proszę, wszystko co mieli ze sobą, nasze. I tak, teraz przejdźmy może do rozwijania postaci. A więc rozwijanie postaci jest bardzo proste. Zaczyna się od tego, że mamy punkty do rozdania. Koszt awansu 1, 2, 3, 4, rozumiecie? Wszystko po prostu będzie awansował dosłownie, no po kolei. Każdy kolejny awans jest o jeden droższy niż poprzedni, żeby po prostu ulepszać wszystko. No, mam 6 punktów. Nie wiem, czy co poziom tyle, czy tylko przez jakiś czas, ale właśnie mam do rozdania, ja bym to zrobił tak. Na początek atletyka bym dał chociaż 2 i przetrwanie do 4, bo jak widzicie, przetrwanie ma bardzo fajne funkcje, w szczególności jak się ma 6. I żeby nie było, po osiągnięciu 6 poziomu uprzednio zdobyte premium zyskują na sile w kolejności ich otrzymywania. Czyli inaczej mówiąc, im wyższy poziom, tym lepiej. Od 7 1 jest lepsza, potem 8 to jest 2, tak dalej. Więc to chciałbym na ulepszyć jak najbardziej, bo proszę, obrażenia przeciwko flankowanym wrogom, powiem wam szczerze, będą bardzo cenne dla naszego kotołaka. Ale okej. Póki co mamy tak, jest dobrze. I nie mam nowych zdolności. Natomiast możemy wziąć jeden talent, czyli coś na zasadzie bardzo potężnej zdolności. I jest kilka rodzajów. Po pierwsze są klasowe. W tym przypadku mamy dziki cios. Inaczej mówiąc, jak jesteśmy przemienieni, to obrażenia zadajemy dodatkowo od wybranego żywiołu. To są takie międzyklasowe, które są wraz z tym, że posiadam właśnie DLCK, czyli białą marchię. Nie pamiętam, czy doszły w pierwszej, czy w drugiej części, mniejsza z tym. A tu są takie bardziej dostępne dla wszystkich i one są, ogólnie mówiąc, ofensywne, czyli bonusy dla konkretnych rodzajów broni. Tak, zajmiemy się tym rozwojem, szczerze powiem, bo przydało się na pewno bonus dla chłopa. Bo jest jedna ważna rzecz, brak broni, czyli to, co ma nasz, no, kotołak. Potem jest jeszcze styl walki 2 bronie. Tempo ataku 2 broni plus 20%, co jest jeszcze super dodatkowo, bo nasz kotołak ponownie posiada 2 bronie. W defensywnych i użytkowych są inne całkowicie. Tutaj mamy bonusy do jakichś konkretnych, powiedzmy, sytuacji. Użytkowe natomiast są bardziej takie, powiedzmy, uniwersalne. No, poza niektórymi, bo tutaj dla przykładu mamy zdolności, które konkretne, dobra, tutaj dają konkretne bonusy do żywiołów. A szybka podmiana, co to jest? A dobra, to jest zmiana broni, ale tego nie używam. Oraz oczywiście takie ciekawe typu właśnie jakieś tu leczenie czy coś, ale mniejsza z tym. Ja chciałbym wziąć na początek szałt cudzoziemca, gdyż patrzcie, jakie to ma fajne efekty. Co prawda odbicie się zmniejsza, nie widzimy naszego zdrowia i wytrzymałości, ale to jest po prostu coś, co uczyni nas potężnymi. Tym samym pokazując, dlaczego warto zakupić DLCK, nawet jeśli nie jesteście tym zainteresowani, a grę samą w sobie robicie. Tak więc bierzemy szałt cudzoziemca i tym sposobem podczas bitwy rzucamy to, przemiana i jesteśmy super niepokonalnym kotołakiem. Wiem, że są może lepsze talenty, tak czy siak. Ja jednak biorę to, bo bonus do wytrzymałości, do wszystkiego jest super. W szczególności, że to 3 do kondycji, jeśli się nie mylę, chyba powoduje, że najpierw dostajemy obrażenia w to coś, a nie w nas bezpośrednio, co po prostu jest super, jeśli chodzi o takie sytuacje. Ale dobra, mniejsza z tym.
No, idziemy. Przy okazji będę zbierał wszystkie grzybki i inne rzeczy. Oj, proszę. Jakieś tortury na kobiecie. Tak. Na razie jeszcze nic nie wiadomo na ten temat. Ale mam jakieś halucynacje. No. No i jesteśmy w tym miejscu, w którym przed chwilą jeszcze ten cały tajemniczy rytuał był. Jakby nigdy nic, zbieramy sobie z nich mięso, nośnika duszy. Trochę niepokojące i nagle kolejna halucynacja. Tym razem mamy stos? Tak, chyba stos. Ciekawe, wszystkim halucynacjom towarzyszy jak na razie fioletowe tło, chociaż nagle tutaj to wraca bez tła. Dobra, jest maszyna. Wielka konstrukcja zbudowana z kamienia, adry i miedzi, pokryta jest dziwnymi symbolami. Powietrze wokół niej wibruje niezwykłą energią. Ja bym się nie dziwił, że wibruje jakąś energią, jak w sumie dopiero co przed chwilą widzieliśmy, jak to coś zamieniło ludzi w sterty popiołu. I żeby nie było, nie wiem, co to konkretnie robiło. Mówię szczerze, nie odkryłem tego jeszcze. Dobra, mapa okolicy, a można przełączyć pomiędzy mapą a przechodzeniem, no dobra. Więc idziemy do Leśnego Jaru. Tym samym kontynuując naszą przygodę. I w sumie mamy jeszcze chwilę, to może spróbuję coś tutaj jeszcze posiągać. Slow down. Tak. We got time to catch our breath. Poważne zmęczenie. Chciałem powiedzieć, że tutaj może powalczymy czy coś, ale patrzcie na tę celność. Jedna opcja, żeby odpocząć, to przesrobienie tutaj tego odpoczynku. Żeby po prostu to zrobić, a wiecie co? Moim zdaniem nie ma sensu, bo i tak Adamant będzie musiał odpoczywać. Dobra, tak więc no. Wracając, bo znowu mi przerwali. Dzisiaj raczej za dużo walk nie zobaczycie ani niczego. Dlatego nie wiem, czemu tutaj widzę takiego ducha w sumie, chodzącego sobie. Ale wracając, no. Niestety nie zobaczycie przez to, że mam problemy spore z celnością w ogóle. I ze zmęczeniem. Ale no, mogę wam gwarantować w następnym odcinku na pewno, co spotkacie i to dużo. Więc, że będziemy mieli do załatwienia parę spraw i kolejny jakiś duch. To jeszcze no, na pewno bitwy wcześniej czy później jakieś będą. Przekazy czar nam się odnowią. Tak naprawdę nie kojarzę, że się one się odnawiają po tym momencie. Może powinienem? Jeszcze nie wiem. Dobra. Tak czy jako... Mamy wroga. Będzie to ciężkie starcie. I w sumie zaraz tak czy jak będziemy ponownie już... wchodzić w sumie... w odpoczynek, więc czar nam się odnowią. Co może nawet będę mógł tego użyć. Więc tak. Okej. Okay. Pierwsza rzecz to to. Udało się. Więc teraz szybko. Dobra. Kotołak. I w sumie wiem, że powinienem użyć jeszcze tamtego czegoś, ale patrzcie. Widzicie tą prędkość kotołaka? Gdybym tego użył, byłoby dużo fajniej, byśmy mieli większe obrażenie w ogóle, ale no nie zdążyłem po prostu. Natomiast dostałem sporo obrażeń, ale też użyłem czaru i co tu mamy? Samogon. Kondycja plus 1 przez 300 sekund. Na pewno się przyda. Przy okazji parę jakichś innych rzeczy. No. Więc widzicie już działanie kolejnego czaru. I w sumie jak jeszcze przy tym jesteśmy, mogę spróbować wam pokazać jeszcze jedną bitwę. Za chwilę tutaj gdzieś to chyba jest, jeśli się nie mylę. Ale to pokażę wam tak na zasadzie, jeśli się nie uda, to trudno. Przy okazji zobaczycie też efekt już szału cudzoziemca. Ale póki co mam tutaj. Właśnie mam tutaj jakiegoś kolegę. Więc pogadajmy z nim. Nazywa się Nonton. Mężczyzna zdaje się być zajęty pośpiesznym zwijaniem obozu, szybkimi, nagłymi ruchami. Podnosi wzrok, kiedy podchodzisz, a na jego twarzy maluje się napięcie. Witaj, mówi zdyszany. Zmierzasz na południe, co nie? Orlanin osiadły. To dlatego, że jesteś właśnie tym Orlaninem, to taka jest, a nie inny dialog. Nie widuje się tu wielu takich jak ty. Nie mam na myśli nic złego. Domyślam się, że zmierzasz do Zatoki Buntu. Im szybciej wyjdziesz z lasu, tym chyba lepiej. I teraz mamy tu jak zwykle pełno opcji. Nasza kawalerka została napadnięta, próbuję dostać się do Złoconej Doliny. A to ci pech. Przykro to słyszeć, stąd już łatwo trafisz. Trzymaj się drogi, na pewno dotrzesz do Doliny. To już niedaleko. Ale od tego miejsca lepiej trzymaj się z daleka. Właśnie zostaliśmy zaatakowani na północ stąd, ja i mój przyjaciel. Przyszliśmy tu zapolować na jelenia. Zamiast tego trafiliśmy na niedźwiedzia. Wielki, potworny. Perli nie żyje. Nie wiem, co powiem jego żonie. W każdym razie, w tym lesie straciłem już przyjaciela. Wracam do domu, zanim stracę coś jeszcze.
Dobra, żegnaj. O. Więc mam ostrzeżenie, co tam się kryje. Oczywiście, jak można się myśleć, jak można się domyślić. Na ten moment zajmiemy się podejściem tego niedźwiedzia, a póki co zaraz będzie tu starcie z wilkami. Tak więc mamy zapisa. I to jest tak. Okay. Spróbujmy może zadziałać na zasadzie najpierw oczarowanie bestii. Okej. Udało się. Prawda, mnie gryzą. Może to było lepiej rozegrać. Ale dobra, nie wiem, ile mamy życia. Natomiast patrzcie, jak szybko po prostu masakruje. Może tylko, że na moment padnę, przez to, że mam niską cel. Aha. Czar przestał działać. Nie wiem, że naprawdę nie wiem, ile mam życia. Ale patrzcie, jak trafię, to już za 20 parę nawet. A, poczekaj, to jest na trybie spowolnionym. Patrzcie, jak to... Patrzcie, jak szybko to wygląda na trybie normalnym. Ja i tak wolę grać na spowolnionym. Oj, niedobrze. I proszę, ledwo, ale zwyciężyliśmy z wilkami. Chyba to jesteśmy już... A dobra, nie jesteśmy aż tak na skraju śmierci, jak myślałem. Ale proszę, nie było wiadomo co i jak, a mimo to dzięki temu zwyciężyliśmy. Dlatego mówię, ta zdolność jest super. I przy okazji, w moim odczuciu, to jednocześnie jest dowód na to, że moja postać jest w stanie poradzić sobie przynajmniej z początką fazą gry bardzo łatwo. A tutaj co mamy? Pierścień, właściwości nadzór, działanie zdolności plus 10%? Co? Obszar działania zdolności. Okej, czyli moje zdolności będą miały większe zasięgi chyba. Wiecie co, nie wiem do końca, jak to działa. Ale powiem szczerze, fajnie. Co jednak potwierdza jednocześnie to, o czym myślałem kiedyś. Czyli czy te skarby są jakoś na stałe, czy to jest losowo? Przy okazji, jak tu już jeszcze jesteśmy, to krótki zapis i przyjrzyj się murom. Zapomniałem kliknąć tutaj. Wydaje się, że te stare mury otaczały niegdyś całą polanę. Teraz został się jedynie wielki fragment, a zaś schody prowadzące na górę budowli uległy zniszczeniu. Dobra, przyjrzyj się murom. Ciężkie czy jakby są śliskie od mchu, co utrudnia wspinaczkę. Ale same kamienie wydają się dosyć wytrzymałe. Mając odpowiednie narzędzia, na pewno uda ci się wspiąć. Zobaczymy, czy uda się wdrapać. Nie. Znajdujesz uchwyt pośród dużych kamieni i zaczyna się wspinać. Jednak nierówności bardzo utrudniają wspinaczkę i wkrótce ramiona zaczynają cię boleć. Musisz zejść z powrotem na ziemię. No niestety, nie jestem w stanie. A szkoda, bo liczymy to, że mogę tam już wejść. A tak będę się już tutaj potem wracać z... No, ze wszystkim po tym, jak odpocznę. Ale dobra. Jesteśmy w Złoconej Dolinie. Super, udało się. Widzieliście już też przy okazji w końcu potęgę druida i dlaczego też tą klasę tak bardzo uwielbiam. I no. Co dalej? Zobaczycie już w następnych odcinkach. Ja w tym momencie robię zapis. Proszę bardzo. No i w sumie to już tyle. Tak więc trzymajcie się. Hej, hej.